Cześć kochani, witam was w następnym vlogmasie i dzisiaj zaczynamy odcinek od tego, że jedziemy na Wigilię. Wigilię firmową, trochę rodzinną. Ogólnie jest to Wigilia salonu RDS, także zapraszam was na dzień ze mną. Mamo, się zobaczcie, jak zmeczowałyśmy. W ogóle nieustalane, a obydwie jesteśmy w pięknej, zwitej zieleni. No i to totalnie nie było ustalane. Ale w ogóle spontanicznie się nie kupiłaś. Znaczy ja jak zwykle na wariata, 2 godziny przed imprezą, kupiona sukienka, więc to totalnie nie było ustalane. Więc słuchajcie, ja to pewnie mam po mamie, bo ja zawsze robię to samo. Ale to się da, bo nawet przed Sylwestrem można kupić o 14 sukienkę, bo też to już przerobiłam. I może na wyprzedażach? Na wyprzedażach jak wyprzedażach, i tak było najładniejsze. No tak, oczywiście. Bardzo mi miło, że tu jesteście. Dziękuję wam serdecznie, a mojej rodzinie i może przyszłej rodzinie dziękuję za to, że wspieracie mnie w codziennej pracy nad salonem. Poddajecie inspiracje, pomysły. Pojedliśmy. Mam w ogóle, słuchajcie, na Wigilii doborowe towarzystwo. Poprawki, to są na szminka. Patrz, poczekaj. Ja się wzięłam od ciebie ją. Myślałam, że tylko ma tą samą. Okej, okej, no to szmineczka. Mamy, ale ty się nie dopasowałaś do rodziny kolorystycznie. Nie, ja do twoich spodni. I ty jesteś z tatą pasującą. Ja do waszych spodni pasowałam. Do naszych spodni, dobrze. Tak. Dobrze, dobrze. Mama dziewczyną przygotowała prezenciki i zaraz będzie wręczać. Zamawiała takie piękne szampany. Zaraz wam pokażemy. Chodź, chodź, bo właśnie mówię, że... Właśnie mówię, że coś ładnego mama przygotowała. Zobaczcie, idą. Coś na ładnego. Nie zamawiamy. Pokażę. Bo tam jest takie starsze i jak je popsuje, to się coś takiego. Droższe, droższe, więc... I napis to nie, bo teraz nie powiem na głos, bo nie mogę. Tak. A teraz poproszę mojego męża. Wiesz, to jest to takie męskie wydanie, to jest taki kolor męski. Dziękuję. Ja była świadkiem, jak się to produkowało częściowo. I mówi, mamo, ja to nie przecież. Ale mówi, po 18 sobie zostawię. Proszę, Wikusiu, wdrażaj się w firmę. Czekamy na ciebie tam. I teraz wręczę mojej córeczce. Ja też? Oczywiście, że tak. Też jesteś częścią nas. Dziękuję. Wlasowały sobie numerki i kupowały sobie prezenty, tak, więc będziemy teraz oglądać. Ja lubię oglądać, jak prezenty ktoś sobie daje, więc... I u nas jest tak ciekawie, że my musimy odgadnąć, kto kupił ten prezent i starałyśmy się tak zapakować. Aha, czyli nie, w ogóle nie wiem. Zapakowanie jest spersonalizowane od kogo, a po otwarciu musimy odgadywać dla kogo. Super, super. I wtedy jest taka fajna zabawa. Jest. Do rowera, dzwonek do rowera. Dla Małgosi pewnie. Dla Małgosi. Dla Małgosi. Ale Agnieszka zbiera na rower. Słuchamy tutaj, słuchajcie, jak dziewczyny wylosują sobie swoje prezenty, a nagle są też prezenty dla rodzinki. A nawet nie tylko dla mnie, tylko coś dla nas. Pokaż, co mamy. Skarpety. Szklaneczka i do nalemeczek. Po prezentach pora na zdjęcie grupowe. Piękne. I my, słuchajcie, ulatniamy się wcześniej z Wigilii, dziewczyny sobie posiedzą już same wieczorkiem, także zmykamy z prezentami. Pokażę wam na spokojnie w domu, bo nie wiem, czy na imprezie było słychać, co dokładnie dostaliśmy z kadrem od rodziców. Jesteśmy w domku, ja z szampanami, Kacy z prezentami, pokażemy wam szybko, co dokładnie dostaliśmy. Jest na przykład taką na choinkę, tak? Kaser będzie coś prezentował, ja będę podkładała głos. Skarpetki dla mnie, tak. Skarpetki dla Kacpra. Dokładnie tak. I taką fajną karafkę z szklaneczkami. Pięknie, Kacper, zaprezentowałeś. Dziękuję.
nagle przemiana. Umyłam się, zmyłam makijaż i słuchajcie, przypomnieliśmy sobie z Katrem, że wyszedł nowy sezon Domu z Papieru, jakby ta druga część ostatniego sezonu, a to jest jeden z tych seriali, który nas na maksa wciągnął, więc teraz lecimy oglądać, a widzimy się rano i robimy clean with me i otwieramy kalendarze. I dzień dobry, zrobił nam się niezły bałagan w domu, więc ja dzisiejszą sobotę zaczynam od posprzątania mieszkania. Prawie ogarnięta i słuchajcie, przy sprzątaniu dzisiaj już się tak wkurzyłam, mówię nie, muszę sobie kupić jakąś szafkę tutaj zamykaną, żeby to nie było wszystko na wierzchu, ja mam pełno kosmetyków i po prostu w tej łazience się nie mieszczę i muszę kupić jakąś szafkę zamykaną, może na dość wysokich nóżkach, żeby nie moczyła się, kiedy bierzemy prysznic i ewentualnie podchodzi wilgoć, ale muszę coś kupić, tak samo stąd te rzeczy, fajnie byłoby dać do jakiejś zamkniętej szafki, tutaj już nie zmieszczę, tutaj też mam zrobioną taką wystawkę, bo nie mam gdzie tego wszystkiego włożyć, także chyba dzisiaj i po prostu wybiorę się do Ikei i kupię jakąś szafkę taką zamykaną tutaj do tej łazienki. Będziemy tu już na pewno mieszkać z rok w tym mieszkaniu, także no przydałoby się mieć tak tutaj czyściej wszystko pochowane. I słuchajcie, teraz przy sprzątaniu łazienki znalazłam gąbeczki z zeszłego roku. Mam je z Sinseya, właśnie takie świąteczne. Kupiłam je na zeszłoroczny vlogmas i chyba zapomniałam ich użyć, także jestem ciekawa, czy one będą spoko. Cena 19,90 za 3 gąbki. Nie wiem, czy w tym roku też mają coś podobnego w ofercie, ale jestem bardzo ciekawa, czy one będą ciekawe. Na pewno tą choinką będzie się ciężko pracowało, no bo takim kształtem rozprowadzać podkład może być słabo, ale bałwanek albo zwykła klasyczna czerwona może się sprawdzić, więc może w jutrzejszym vlogmasie, jak będę robiła make-up, to przetestujemy je. Łazienkę oraz przedpokój mam wysprzątaną, ale chciałam wam jeszcze pokazać moje polecenia. Pięknie pachnący płyn do podłóg Ajax, bardzo fajny, kupiłam chyba w Action w sklepie. Klar jest w Rossmanie dostępny, żel do toalety i Jopa kupuję ostatnio w Lidlu. Też bardzo fajny płyn do szyb, więc takie trzy polecajki sprzątające, jeśli chodzi o produkty do, jeśli chodzi o detergenty. A jeśli chodzi o bardzo fajne ściereczki, to tutaj mam takie ściereczki z polecenia La Make-up Belly. Zuzia kiedyś na stories pokazywała te ściereczki, ja mam z 5 sztuk akurat teraz nowych kupionych. Bardzo fajne są do mycia łazienki, kuchni, okien, naprawdę rewelacyjne. Z Villedy, Actifibre. Stwierdziłam, że skoro kuchnia ma wysprzątaną, to otworzymy sobie dzisiaj kalendarze tutaj w kuchni, żeby było nam tak milej patrzeć, bo wreszcie mieszkanie jest naprawdę niezły rozgardiasz. Także szukamy czwóreczki, jest jedzenie w tym kalendarzu. No takie dość spore opakowanie w sumie. O! Jakiś krem. Chyba na kanapki. O! Mixitella. Peanut butter, czyli masło orzechowe takie malutkie. Mega. Stwierdziłam, że zrobimy sobie od razu test smaku tego masła. Pyszne. Mega. Ja powiem wam, że jestem dość wybredna, jeśli chodzi o masło orzechowe. Tutaj mamy peanut butter, white chocolate and salted caramel, czyli posmak białej czekolady i solonego karmelu. Pycha. Chyba zamówię sobie większe opakowanie. Bardzo dobre. Kalendarz z The Body Shop. I szukamy czwórki. Tutaj? O, akurat tutaj jest czwórka. Myślałam, że w tych kolejnych przypadkach też będzie, ale tutaj jest akurat czwórka długa bardzo. Co my tutaj mamy? Maseczkę chyba. Tak, maseczkę z witaminą E. Nawilżającą. Fajnie. Chyba po sprzątaniu, jak się umyję, to zrobię sobie w takim razie takie spa maseczkowe. Nice. A w ogóle nawet nie wiedziałam, że The Body Shop ma maseczki, także miłe zaskoczenie. I jeszcze kalendarz Sinseya. Czwórka jest tutaj. Pasuje do mnie akurat ten kalendarz dzisiaj. I w czwórce mamy pierścionek. O, chyba z taką śnieżynką, jak mieliśmy wczoraj bransoletkę. Tak, piękne.
stwierdziłam, że pokażę wam, bo często piszecie mi, że Klaudia, ty masz zawsze tak czysto w mieszkaniu, idealnie. Zobaczcie, jak ja mam dzisiaj bałagan. Z ostatnich dni wszystkie rzeczy po prostu kładliśmy na stół, tutaj prezenty jakieś, tutaj jeszcze torba z zakupami z The Body Shop. Tutaj pełno ubrań, wczoraj koszykowaliśmy się na Wigilię szybko, więc rzucaliśmy jakieś rzeczy. Także słuchajcie, naprawdę mam bałagan, mam sporo pracy jeszcze dzisiaj. Choinka z tyłu grzecznie czeka, ale będzie ubrana na Mikołaja, także myślę, że taki termin ubierania choinki jako 5 grudzień będzie okej, dzień przed Mikołajem. Nawet niektórzy w Mikołaja nie mają choinki, także myślę, że jakoś bardzo się nie spóźnię. Możecie mi dać znać w komentarzach, dziewczyny albo chłopaki, jeżeli oglądacie Vlogmas, kiedy ubieracie choinkę w waszych domach, kiedy po prostu choinka stoi. Bo u mnie no, wydaje mi się, że w sumie dość szybko. Moja babcia na przykład ubiera dopiero w połowie grudnia, w okolicach 15, także ja i tak przez to, że nagrywam vlogmas i przez to, że tak uwielbiam święta, robię to dużo szybciej. Teraz jeszcze sobie przypomniałam, jak zobaczyłam, że nie pokazałam wam opaski. Babcia Kacper zrobiła mi na drutach taką, słuchajcie, opaskę na głowę. Teraz nie będę przymierzać, bo jestem, wiecie, nieuczesana, niepomalowana, ale nie dość, że piękny kolor, taka piaskowa, beżowa, no to zobaczcie, jak fajnie wygląda. Ja mam problem z uszami zawsze. U mnie zawsze, kiedy jest wiatr, kiedy jest zima, jak nie mam czapki, to od razu mam albo zapalenie ucha, albo po prostu bolą mnie uszy, są takie mocno nadwrażliwe, także jest to idealna rzecz na spacery. A teraz się z wami żegnam, zgrywam tego vloga, żeby jeszcze dzisiaj pojawił się na kanale, no i widzimy się już jutro w 5 vlogmasie i ubieramy choinkę. Jeszcze będą chyba zakupy w IKEA i tak planuję, także do zobaczenia jutro.